Republika Dzień, Monika Borkowska, kłaniam się Państwu. Raz jeszcze przypominam, że już za niespełna godzinę o 14.10 na naszej antenie Bitwa Polityczna. Zachęcam Państwa do aktywności, zachęcam do zadawania pytań i przypominam, że mamy posiedzenie Sejmu, ostatnie przedwakacyjne, więc duża aktywność posłów w Sejmie, sporo tematów. Zabieram Państwa do Sejmu na konferencję prasową. Szanowni Państwo, wszystkie opinie załączone, zamówione przez komisję, ale także dołączone do tego wniosku pokazują, że ten wniosek nie może być rozpatrzony w tej formie, ponieważ jest wiele braków formalnych, wiele wad. O tych szczegółach powie pan minister Szczucki, Krzysztof Szczucki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ustawa o Trybunale Stanu bardzo precyzyjnie reguluje zasady postępowania z wnioskami o postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu, pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i w takiej procedurze znalazł się właśnie wniosek dotyczący pana przewodniczącego Macieja Świrskiego. Samo posiedzenie komisji jest zamknięte, dlatego nie możemy mówić o szczegółach dyskusji, która toczyła się w trakcie posiedzenia, ale możemy powiedzieć o konkluzji. Zgodnie z tą konkluzją wniosek nie spełnia ustawowych wymagań, co oznacza, że Marszałek Sejmu powinien na podstawie opinii Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przekazać ten wniosek do uzupełnienia jego autorom, posłom, którzy ten wniosek przedłożyli, co oznacza tak naprawdę, że trafi on ponownie do Marszałka Sejmu, o ile podejmie taką decyzję, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, za kilkanaście tygodni. Te zarzuty, te braki formalne są istotne i naprawdę sporo czasu wnioskodawcy powinni poświęcić, żeby sprostać wymaganiom. Zwrócę Państwa uwagę na to, że zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu wniosek musi odpowiadać warunkom formalnym określonym dla aktu oskarżenia, przewidzianym w kodeksie postępowania karnego. To jest bardzo precyzyjny, długi katalog przesłanek, wymagań, które musi spełniać akt oskarżenia, a więc także wniosek i tych wymagań, przynajmniej istotnej ich części, wniosek dotyczący pana Macieja Świrskiego nie spełnia. Komisja nie dyskutowała o merytorycznych aspektach tego wniosku. To będzie mogło nastąpić dopiero po tym, jak prawidłowo przygotowany wniosek zostanie ponownie przedłożony Marszałkowi Sejmu. To, jak mówił pan profesor Szczucki, są bardzo istotne kwestie formalne, ale właśnie jeśli chodzi o merytoryczną wartość zarzutów wobec pana przewodniczącego Świrskiego, to nasza opinia jest jasna i konkretna. Traktujemy je jako atak polityczny, jako próbę wykorzystania Trybunału Stanu do pozbycia się urzędnika, który koalicji rządowej Donalda Tuska nie odpowiada po prostu i będziemy się temu przeciwstawiać na gruncie i prawnym, i merytorycznym. Szanowni Państwo, działania, które widzimy, a między innymi pokazuje ten wniosek złożony na pana Macieja Świrskiego, są to działania stricte polityczne. Czekamy, kiedy rząd obecny, rząd Donalda Tuska, zajmie się swoimi obietnicami i realizacją obietnic, a nie tylko zemstą polityczną i odsuwaniem ludzi, którzy za czasów Prawa i Sprawiedliwości pełnili określone funkcje. Oczekujemy na to, aby rząd pana Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska, pokazał, w jaki sposób pracuje, w jaki sposób pokaże Polakom spełnianie swoich obietnic. Oczywiście żadna z nich nie zostaje spełniona, natomiast walka polityczna wciąż trwa. Szanowni Państwo, oczywiście mamy do czynienia z polityczną zemstą, dlatego że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży ładu medialnego i po tym bezprawnym napadzie na media publiczne wyrażała opinie negatywne, podważając bezprawne działania obecnej ekipy 13 grudnia Ośmiu Gwiazdek, które mszcząc się na tych wszystkich, którzy chcą, żeby prawo w Polsce było szanowane, wywierają różnego rodzaju naciski, próbują znaleźć haki, napuszczają różne instytucje na tych przedstawicieli polskiej administracji, którzy są zresztą, jeśli spojrzymy do konstytucji, umocowani konstytucji jako organy prawa państwa,
które nie podlegają nadzorowi rządu, tylko mają niezależną rolę do pełnienia funkcji kontrolnych. Otóż, szanowni państwo, kolejnym krokiem prześladowania pana prezesa Świrskiego jest planowane na czwartek na posiedzeniu komisji, dwóch połączonych, Komisji Kultury i Kontroli Państwowej, wniosek o skierowanie kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jak również innych organów. No, nie wiemy, o co chodzi. Być może będzie próba napuszczenia prokuratury albo jeszcze może jakichś wynajętych agencji ochrony, które służyły do tego, żeby pacyfikować polskie media publiczne. Tutaj, szanowni państwo, mamy kolejny krok w niszczeniu instytucji, które są w konstytucji umocowane w taki sposób, że powinny być szanowane przez władzę, ale jest to władza zemsty, strachu i obciachu, a nie służenia polskim obywatelom, i te działania odbieramy jako polityczną hucpę, która drąży dzisiaj nasze państwo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy macie jakieś pytania do nas? Proszę państwa, przenosimy się już do studia. Ze mną w studiu jest Miłosz Manasterski, Agencja Informacyjna. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry. Bardzo ważny temat wywołany przed chwilką na tej konferencji. Widać, że tutaj jakieś ruchy niepokojące wokół przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana przewodniczącego Świrskiego, się odbywają. Jakoś tak wyjątkowo się nim zainteresowano. Nie wiem, że państwa, czy nie po tym, jak przyznana Telewizji Republika została koncesja. Jesteśmy na MUKS-ie, wiemy, że rośnie nam oglądalność. To też pewnie nie wszystkim odpowiada. Jak pan ocenia te informacje, jak pan się odniesie do tych informacji, które padły na tej konferencji? Wiemy o tym, że kadencja przewodniczącego jest jeszcze długa. W związku z tym widzimy potrzebę ze strony koalicji rządzącej, która chce przejąć wszelkie możliwe media, które po prostu w Polsce istnieją, kontrolować je, pozbawienia go stanowiska. I tutaj jest ewidentnie takim kruczkiem wykorzystanie Trybunału Stanu. Ja przypomnę, że w ogóle ten Trybunał jest w Polsce generalnie do niczego nie używany od lat, mimo że prawdopodobnie znalazłoby się paru polityków, których można by było. Ale często się nim straszy. Ale dzisiaj się nim straszy i zaczyna się wykorzystywać wobec ludzi, którzy tak naprawdę niczego nie zawinili, bo przecież trudno, żeby przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie widział tego, co się stało z Telewizją Polską, z Polskim Radiem, z Polską Agencją Prasową i udawał, że wszystko jest w porządku. Trudno też, żeby zaprzestał albo pytał Donalda Tuska, komu może udzielić koncesji na nadawanie programu, a najlepiej, żeby to po prostu była koncesja dla TVN-u. Nie, no pewnie niektórzy by chcieli, by właśnie tak to wyglądało, by pan przewodniczący poszedł i zapytał, czy może... I stąd być może ten Trybunał Stanu. Sytuacja jest naprawdę niezwykle niepokojąca, ponieważ rynek medialny w Polsce nie tylko, że został zawłaszczony po przejęciu właśnie mediów publicznych i zrównowaga w nim dzisiaj opiera się przede wszystkim na Telewizji Republika, no to wyobrażam sobie, że postawienie pana przewodniczącego przed Trybunał Stanu otwiera z kolei możliwość do zakwestionowania jego poprzednich działań, w tym również tych i procesów decyzji koncesyjnych, tak? No właśnie. Czyli przyznaniu Telewizji Republika koncesji, choć nie tylko Telewizji Republika, może za chwilę i Radia Maryja nie będzie w polskim eterze. Panie redaktorze, ja ten moment wykorzystam do tego, by podziękować naszym widzom za wsparcie, żeby podziękować naszym widzom także za wpłaty. Jesteśmy dla państwa, działamy dla państwa, liczymy na dalsze wsparcie również. I tylko powiem jeszcze, że jeżeli kogoś interesuje to, co dzieje się w Sejmie, bo jak widać tam sytuacja gorąca cały czas, to żebyście państwo wiedzieli, że na naszym kanale YouTube'owym też można na żywo obrady Sejmu podglądać. Panie redaktorze, chciałabym przejść do tematu bardzo poważnego, tematu, który dotyczy tortur. W kontekście księdza Olszewskiego cały czas o tych torturach rozmawiamy i to jest nasz news, proszę państwa, z dnia dzisiejszego. ONZ nadała sygnaturę w sprawie tortur księdza Olszewskiego. Widać, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zainteresowała się tą sprawą. Jak to można interpretować i co to oznacza? Co to oznacza także dla Donalda Tuska, który przecież przed wyborami tak wiele mówił o praworządności, o tym, że on będzie robił wszystko, żeby pokazywać tutaj Polskę jako praworządną, jako prawą na arenie międzynarodowej? To jest na pewno bardzo dobra praca obrońcy księdza Olszewskiego, który rzeczywiście chce poruszyć niebo i ziemię. Dobrze, że ONZ, ONZ nie ma w tym momencie właściwie żadnej innej możliwości, musi reagować. Mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem praw człowieka w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, jest oczywiście członkiem ONZ,
bardzo ważnym członkiem ONZ, do tego wszystkiego szeregu instytucji unijnych. I w takim państwie, takie państwo powinno być modelowe, ono powinno być pokazywane innym krajom jako przykład. A w tym momencie jesteśmy na poziomie absolutnie Białorusi, bo tam też polscy księża siedzą za nic dosłownie w więzieniach i tutaj trudno o światełko w tunelu. W tym przypadku o to światełko może być trochę łatwiej. Na pewno dobrze, że ONZ zajmie się tą sprawą, bo z drugiej strony widzimy, że Unia Europejska ocenia pozytywnie w Polsce praworządność. Niedawno pani Vera Jourova znów powiedziała, że są postępy w tej praworządności. Czyli rozumiem, że praworządność w Polsce według Komisji Europejskiej to jest zamykanie księży w więzieniach. No to naprawdę naszą ostatnią nadzieją są instytucje typu ONZ, gdzie mam nadzieję jeszcze jest zdrowy rozsądek i nie jest tak totalna dominacja lewicy, która po prostu chce zniszczyć Kościół. No ale prokuratura, panie redaktorze, w postaci nielegalnego prokuratora Korneluka, słyszymy, że przedstawiciele i Ministerstwa Sprawiedliwości i tego rządu już tak patrząc na to szeroko mówią, nie ma sprawy. O czym wy mówicie? Jakie tortury? W zasadzie w przypadku pana posła Romanowskiego też jest odbijanie piłeczki i mówią, że ten immunitet nie powinien go chronić. No my jesteśmy cały czas w tym samym wątku, Funduszu Sprawiedliwości oczywiście. Dlatego też o to pytam. Rzeczywiście sytuacja jest absolutnie niesłychana, ale jest ten parasol ochronny. To jest kolejne pytanie do Polaków tak naprawdę, którzy w swojej większości są naprawdę zakochani ciągle w Unii Europejskiej. Uważają, że no nie ma życia dla Polski poza Unią Europejską i nawet o tym dyskutować nie wolno. Tymczasem Unia Europejska po prostu jawnie przyzwala na to, żeby, mówię teraz o instytucjach, nie mówię o zgromadzeniu, to nie jest instytucja unijna. Trzeba rozróżnić. Jawnie przyzwala na to, żeby takie rzeczy w Polsce się działy, otacza parasolem ochronnym, kiedy tak naprawdę to właśnie instytucje unijne pierwsze powinny reagować na takie sytuacje. Brakuje też, to też trzeba powiedzieć wprost, brakuje głosu Kościoła w tym wszystkim. Jeżeli zabierze głos ONZ, a nie zabrał do tej pory polski episkopat, oczywiście były bardzo mocne wypowiedzi biskupów, biskupa Marka Mendyka, ale oficjalnego stanowiska nie ma. Ale oficjalnego stanowiska nie ma. I jak tego pan też to brakuje. Tłumaczy? Bo te pytania faktycznie być może nie szczególnie często, ale pojawiają się w przestrzeni publicznej. Dlaczego episkopat milczy? Sytuacja dojrzała nie tylko, żeby zabrał głos episkopat, ale również, żeby zabrał głos Watykan. No bo jeżeli już jesteśmy na poziomie ONZ-u, tak, a musimy rozmawiać na tym poziomie, bo na poziomie Polski, no dobrze, że są zawiadomienia, doniesienia o popełnieniu możliwości popełnienia przestępstwa, no ale nie łudźmy się, że prokuratura kontrolowana przez ministra Bodnara będzie sama na siebie przeciwko sobie prowadziła śledztwo. Taki głos Kościoła w tym momencie jest niesłychanie potrzebny i episkopat powinien zrozumieć, że teraz on na tym traci, nie broniąc księdza, który, no co zawinił, że stworzył radio, że chciał stworzyć ośrodek, że korzystał z tych możliwości, jakie państwo polskie oferowało, czyli po prostu dotacji dla organizacji pozarządowych. Komitet przeciwko torturom przy ONZ działa od 1988 roku, czyli ma mniej więcej 36 lat, jeżeli dobrze liczę. Działa na podstawie artykułu 17 konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur. Kojarzy pan podobną historię, podobną sprawę z polskiego naszego gruntu na przestrzeni ostatnich lat, bo ja nie mogę sobie takiej sprawy przypomnieć. To chyba nie jest częste, że ONZ tak radykalnie i tak szybko reaguje. No, absolutnie nie, zwłaszcza, że to jest instytucja, no jednak powiedzmy też wprost, bardzo zbiurokratyzowana, więc ta błyskawiczna reakcja z naszej perspektywy szybka, no jest cenna i pokazuje, jak jest to sytuacja niebezpieczna. Księża, osoby duchowne, ale mówimy też o urzędnikach państwowych, no trafiają do więzień w różnych krajach po zmianie władzy. No ale najczęściej ta zmiana władzy odbywa się na drodze rewolucji i po prostu wprowadzenia jakiejś dyktatury. To jest niesłychana rzecz, żeby demokratycznie wchodząc do rządów, czyli wygrywając wybory, stosować tego typu retorsje wobec Kościoła katolickiego. I właśnie tego mi brakuje w tym wszystkim, żeby Kościół zrozumiał, że to nie jest tylko sprawa księdza Olszewskiego, to jest sprawa całego Kościoła, bo tych dotacji, które się pojawiały, jest naprawdę, Kościół z nich korzystał. Za chwilę może być kolejny aresztowany, nie wiem, ojciec Rydzyk. Ja nie chcę to oczywiście tego wymyślać tutaj, ale takie zagrożenie istnieje i kolejni księża. Bazując na takich argumentach, to faktycznie wszystko można po prostu pod takie argumenty podciągnąć. Wychodząc trochę
trochę ponad tego naszego newsa o ONZ-cie. Chcę pana zapytać, czy uważa pan redaktor, że dzisiaj są faktycznie podstawy ku temu, by ksiądz Olszewski nadal przebywał w areszcie, by te dwie urzędniczki, o których, proszę państwa, też trzeba cały czas pamiętać, by one cały czas przebywały w areszcie, w sytuacji, w której główny, jak mówi koalicja 13 grudnia, podejrzany i mózg tej operacji, jak oni to nazywają, czyli pan poseł Romanowski, jest na wolności i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek w tym względzie się zmieniło. Ba więcej, wczoraj na konferencji prokuratury pan rzecznik mówił wprost, że oni nie zamierzają pisać do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z prośbą o uchylenie tego immunitetu, co też jest ciekawe, rozmawiając o tej sprawie. Jest sens, żeby oni przebywali w tych aresztach? Nigdy nie było w ogóle sensu, dlatego że areszt stosuje się generalnie wobec, przede wszystkim wobec osób niebezpiecznych, zagrażających innym. Jeśli mamy do czynienia z mordercą, no to ja rozumiem, że wymiar sprawiedliwości chce taką osobę przytrzymać, no bo nie wiadomo, jak ten morderca będzie działał dalej, prawda? Ale w przypadku osób, które w najgorszym razie popełniły przestępstwo urzędnicze, a w przypadku księdza Olszewskiego nawet nie do końca wiadomo, co takiego zrobił, bo tam nie ma konkretnych zarzutów, że te pieniądze, nie wiem, gdzieś wyparowały, to taka osoba nie powinna być nigdy zatrzymana, powinna z wolnej ręki odpowiadać. W najgorszym razie sąd mógłby zdecydować o jakimś rodzaju kaucji. No coś takiego sobie po prostu wyobrażam. Rozmawiałem z różnymi prawnikami, wszyscy uważają, że to jest absolutne nadużycie. Sam fakt aresztowania, nawet gdyby to było aresztowanie w dobrych warunkach, standardowych warunkach, to jest to jednak pozbawienie wolności człowieka przez wiele miesięcy, który przecież obowiązuje domniemanie niewinności, i te osoby w przyszłości mogą, bo zakładam, wierzę w to, że są niewinne, będą skarżyć państwo polskie, czyli nas wszystkich, bo my się na to wszyscy państwo składamy, za to zapłacimy, no o odszkodowanie, które będzie im się ewidentnie należeć, chociaż moim zdaniem nie ma takich pieniędzy, za które można kupić sobie wolność. W tym sensie ten dzień w areszcie jest nie do wyceny, zwłaszcza dla matki, która ma małe dziecko. Tego nikt jej nie odda, żadna suma tego nie zrekompensuje. A oczywiście droga w ogóle do tej rekompensaty jest długa, bo na razie ta osoba siedzi w więzieniu. Gdzie myśleć o odszkodowaniu? Jeżeli ksiądz nie dostawał faktycznie pożywienia i picia, jeżeli wybudzano tych ludzi w nocy, jeżeli jest faktycznie, tak jak mówi ojciec jednej z tych urzędniczek, że ona przez miesiąc nie mogła zmienić ubrania, co już mówi nam o tym, jak wyglądała higiena, jak wyglądało podejście do tych aresztowanych, osadzonych w tym areszcie tymczasowym, to, no to trzeba wracać też do tego pytania, czym są tortury. Ja państwu przypomnę tylko definicję, że tortury jest to celowe zadawanie komuś bólu fizycznego lub psychicznego w okrutny sposób. I to każdy sobie odpowie, czy to, co się wydarzyło, podchodzi pod tę definicję, czy nie. Dziękuję bardzo, dziękuję panie również redaktorze, za te komentarze. Miłosz Manasterski, Agencja Informacyjna. A my, proszę państwa, przenosimy się przed areszt tymczasowy, przed ten areszt, w którym wciąż przebywa ksiądz Michał Olszewski. Tam jest nasz reporter, doskonale znany państwu Michał Jelonek. Witam cię, Michale. Czy są jakieś nowe ustalenia? Przypomnij też naszym widzom, bo tych wątków w tej sprawie faktycznie zrobiło się już bardzo wiele. Przypomnijmy, na czym miałyby polegać te tortury w przypadku księdza Olszewskiego. No, mówimy tu o szeregu działań, które były podejmowane w stosunku do osadzonego księdza Michała Olszewskiego. Przypomnijmy, że kapłan został zatrzymany pod koniec marca. Wtedy wniosek aresztowy, tymczasowy środek zapobiegawczy, czyli 3-miesięczny areszt w areszcie śledczym. No i pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie sądu aresztowego. Sąd okręgowy w Warszawie przedłużył środek zapobiegawczy na kolejne 3 miesiące. Tutaj też, Moniko i szanowni państwo, warto wrócić do sprawy prokuratora, który nadzoruje sprawę księdza Michała Olszewskiego. To słynny już prokurator Piotr Woźniak, który przed laty w ten sam sposób traktował kibiców, których zwalczał rząd Donalda Tuska. To wówczas kibice po kilka miesięcy przebywali w podobnych ośrodkach, w podobnych aresztach śledczych. Te tortury, o których mówimy, o których także mówił przecież i do których przyznał się szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to odmawianie chociażby posiłku. Przez 60 godzin ksiądz Michał Olszewski nie mógł zjeść. Swoje potrzeby fizjologiczne miał załatwiać do plastikowej butelki. Kiedy przewożono księdza Michała Olszewskiego na tak zwany dołek, to funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali się na jednej ze stacji benzynowych, by zjeść hot dogi, a w tym czasie
Kuty. Ksiądz Michał Olszewski stał razem z nimi na tej stacji benzynowej. Postronne osoby, postronni ludzie mogli robić wówczas zdjęcia księdzu Michałowi Olszewskiemu. To wszystko znalazło się w liście otwartym, jaki obrońca księdza Michała Olszewskiego, mecenas Michał Skwarzyński, wystosował, napisał do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ale Adam Bodnar na ten list otwarty nie odpowiedział. I być może właśnie dlatego sprawa już dziś ma charakter międzynarodowy. Interweniuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wysoki komisarz sprawie się przygląda, nadał jej bieg, nadał jej sygnaturę. W języku angielskim obrońca księdza Michała Olszewskiego zawarł to wszystko, co zostało napisane do Adama Bodnara. Więc dzisiaj to news telewizji Republika. Mówimy o tym w tym kontekście, że koalicji 13 grudnia już tej sprawy nie da się zamieść pod dywan, nie da się jej ukryć. Międzynarodowe organizacje interesują się, przyglądają się tym działaniom, torturom, które mają w Polsce miejsce za czasów rządów Donalda Tuska. I to tyle na ten moment sprzed aresztu śledczego przy ulicy Kłobuckiej, gdzie przebywa osadzony kapłan ksiądz Michał Olszewski. A z tymi informacjami specjalnie dla Państwa, specjalnie dla naszych widzów, nasz reporter Michał Jelonek. Michale, dziękuję Ci bardzo. Ja wracam do Państwa już za chwilkę, po krótkiej przerwie, i do tego tematu także na pewno na naszej antenie nieraz będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Do zobaczenia.